Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, a oto i Sekiro. Ogólnie wiem, że miał być z tego live, ale powiem szczerze, że mi drewniany internet uniemożliwia mi takie działania. Dlatego też dzisiaj na prawie ślepo lecimy z kolejnym odcinkiem już pozakończeniowym. Sprawdzić nowości oraz może dokończyć już ostatnie rzeczy związane z podstawową grą. Tak więc dzisiejszy odcinek może być pokazywał jakieś większe nowości typu przy posążku odkryte dopiero co niedawno. Dobra, mniejsza. Właśnie to są informacje, ale kontynuując. Odzwierciedlenia siły, gdzie możemy walczyć ponownie z dowolnym bossem, lub nawałnice siły, gdzie z tego co widzę są jakieś specjalne wyzwania. Nawet nie wiem do końca, jak to, powiem szczerze, jak to działa. Sprawdzimy to później. Ale no, zanim to, to jednak chciałbym trochę ulepszyć wilka, jeśli jeszcze cokolwiek jest, co mogę tutaj pododawać mu. Oraz oczywiście odnaleźć brakujące 4 koraliki życia. Dowiedziałem się, że właśnie 4 gdzieś mi brakuje. Gdzie one są? Tego nie powiem, bo niestety, mówiąc szczerze, najprościej w świecie, nie wiem. Tak więc będziemy mieli dzisiaj dużo błądzenia i w ogóle. No ale mniejsza z tym. Mam nadzieję, że sobie poradzę. I na wstępie jedna nowa rzecz, którą mogę zrobić, to jest zmień postać. Jako że mamy właśnie ukończoną grę, to dostajemy wspomnienie Ashina. No i ty macie właśnie informację. No i proszę, wspomnienie pierwotnej postaci wilka. Skup się na tym wspomnieniu, by przywrócić po prostu oryginalny wygląd. Pierwotna postać wilka najbardziej do niego pasuje. I tutaj mamy jeszcze cudowne wspomnienie Ashina. Wspomnienie pozostawione przez kogoś innego. Skup się, przepraszam, rzeźbiarza na tych najskrytszych uczuciach żalu lub obsesji, by zmienić wygląd wilka. Nie ma wpływu na umiejętności. Wspomnienie Shinobi, który niegdyś służył Ashinie. Towarzyszy mu dług wdzięczności. Dlatego, kto pozbawił go ręki, nazwał Sekiro. Wydaje mi się, że powinno być Sekiro, ale mniejsza z tym. Tak więc bierzemy. Oto jak pięknie teraz będzie wyglądała nasza postać. Po prostu mam teraz, można powiedzieć, chyba nawet to nazwać, pełne wyposażenie Shinobi, jakiegoś takiego elitarnego czy coś. Ciekawe, ale jeszcze zanim coś, co zwiększy siłę ataku. Święty Ishin. No dobra, mamy większy trochę siłę ataku. I teraz cóż, nie zostało nic innego, jak mało zwiedzać lokacje wszystkie. Plus może zobaczyć, czy nie ma tu gdzieś jakiejś zaległości, czegoś, co można dokupić i tak dalej. A więc tak, widmowy kunai, którego już posiadałem, więc nawet nie mam po co go kupować, jeśli się nie mylę. No i lecimy. Miejmy nadzieję, że cokolwiek jeszcze pamiętam. Najpierw może zobaczymy tego koleżkę. Hej. Okej, tak, mam biznes do ciebie. Ok, widzę, że z kasą kiepsko. Ale masz cokolwiek tutaj przydatnego? Nie jestem pewien, czy te rzeczy mają jakieś dla nas wartości, czy nie. Z tego co widzę, nie masz niczego istotnego na obecny moment. Więc nie przejmujmy się tym wszystkim. Teraz tak, jeśli chodzi o... Nie mam pieniędzy, żeby nawet ulepszenia sobie robić, jeśli bym chciał, więc może to oszczędzimy już. Ostatki? Wiadomości. Dobra, nie przejmujmy się tym może na razie. Skupmy się zamiast tego na jakichś technikach walki. Wirujące cięcie. Okej. To się, jak się robiło w ogóle te ataki? A tak, dobra. Pamiętam mniej więcej. Miejmy nadzieję, że to wystarczy i teraz w sumie najgorszy element. Gdybym chciał zwiedzać, szukać zaginionych elementów, to właśnie świat jest już w stanie takim końcowym, więc jeśli się nie uda ich znaleźć, to powiem szczerze, jak będziemy przychodzić do cyklu NG+, tam będę szukał dokładniej. Ale na obecny moment, ile mogę, tyle chciałbym zrobić. Więc tak, zacznijmy od podzamcza. Niestety ale sporo rzeczy jest niedostępnych. I teraz tak. Gdzie bym mógł tego szukać? W sumie okej. Jeśli się nie mylę, tu gdzieś ktoś powinien być, zgodnie z tym, co mam na spisie miejsc, które mógłbym pominąć.
I ogólnie na pełnym spisie, nie ukrywam, chciałbym po prostu to odnaleźć jak najprędzej, więc używam spisa gotowego. No ale tak, jesteśmy tu. I teraz tak. Muszę odnaleźć oczywiście elitarnego przeciwnika, który jest tak de facto łatwy do rozpoznania, bo to jest jeden z tych takich elitarnych czerwonozbrojnych, jeśli kojarzycie. Okej, okay. Zauważyli mnie, są, ale to nie jest ten taki kilkuelementowy, więc no. Dobra, zaraz zobaczymy jak to wyjdzie. Pamiętajcie, że niestety nie grałem, więc mogę nieźle lamić. Ciągnąć po takiej długiej przerwie. Okej. Dobra. W płomieniach miałem chyba coś na płomienie. Czerwona tykwa, tak. A więc do tego była czerwona tykwa. Dobra, warto pamiętać. No i tak, zgodnie właśnie ze wszystkimi moimi spisami, gdzieś tutaj może się kryć jeden z tych, których ewentualnie pominąłem, więc no, wiecie, ja postaram się znaleźć. Nie obiecuję, że to się uda od razu, że się nie uda. Po prostu będę to robił, rozumiecie? Jak mówię, odcinek chciałem, żeby był w miarę na luźno i takim trochę też powrotem do Sekiro, na zasadzie jednym wielkim przypomnieniem, jak się w to w ogóle grało. No mówiąc szczerze, po ponad roku? Nie, dobra, jeszcze rok nie minął, ale z 8-9, dobra, 8-9 miesięcy może minęło, kiedy ostatnio ogrywałem. No niestety, nasz kolega sklepikarz, u nich nie żyją. Ale no, wracając. No minęło sporo, więc no nie sądzę, żebym dobrze pamiętał co, jak, gdzie, kiedy. Ale jak widać, tak sobie radzę. Zobaczymy, czy tak dobrze będzie też, jak już przejdę na cykl NG+, który nieubłaganie niestety czeka. I w sumie prawdopodobnie będzie lepszym miejscem na wyszukiwanie brakujących czterech. Więc dobra. Jeśli po prostu zaraz nie znajdę tutaj gdzieś tego gościa, który prawdopodobnie jest jednym z tych takich... Ja na początku mojej kariery z Sekiro nazywałem to bossami, ale z czasem, jak spotkałem z Diablo, nie wiem, nazywałem to minibossami. No oczywiście, musiałem się zginąć. Dobra, musiałem się zginąć, ale dużo to na szczęście nie zmienia. We wszystkim, bo jak widać, mamy 3 wskrzeszenia przygotowane specjalnie na tę okazję. Czyli wiem, że musi tę okazję, mniejsza z tym. Biegnie Sekiro, teraz który się używał tykwy. Dobra, górny. Górny, na szczęście, pamiętam. Okej. Okay. Właśnie, przy okazji fajnie byłoby może zobaczyć tą technikę specjalną, którą dopiero co zdobyłem po pokonaniu Ishina. Tylko co to była za technika? Na pewno ją poznałem, jak znajdę, to było... To? Mhm. Tak, to jest to. A więc tak, przytrzymaj szybkie dobycie. Dąć miecza z pochwy, zużyj symbol ducha, dobra. Zobaczymy jak to zadziała. Dobra, spróbuję może tego kiedy indziej. Albo już na spokojnie, jak mówimy na NG+. Teraz to raczej będzie problematyczne. Bardziej niż bym tego chciał. Tak, jeszcze zaraz tutaj padnę. Nie ma sensu. Chyba, że... Dobra, zdolność fajna. Zużywa symbole, co prawda, ale... Już widać, że jest to jedna z tych zdolności, które mogą znacznie zmieniać przebieg bitwy. Dobra. Nie przejmę się tym gwiazdny kluczu. To, że lamisz, jest naturalne po tym, jak właśnie przez prawie cały rok nie ruszałeś w ogóle z Sekiro. I to akurat nie jest wymówką, mógłbym powiedzieć szczerze, żeśmyście nawet zobaczyli. Kiedy ostatnio cokolwiek się działo z Sekiro, to było to w grudniu tamtego roku. Akurat Sekiro jest jednym z tych gier, w których się bym grał. Nawet na prywatnym, sobie, wiecie, zapisać czy coś. I
tak bym prezentował ją na online, żeby wydobyć achievement coś, więc czas by mi się naliczyła. Poza tym 30 mam około tam nieudalne próby załączenia streama w tym tygodniu, co od grudnia tamtego roku. W Sekiro właśnie nic się nie działo u mnie na Steamie. A wiecie, to nie jest problem, bo od jakiegoś czasu... O, znaczy, no dobra, wracając, nie jest pewnością, żeby to udowodnić, żebyście to mogli zobaczyć sobie tyle, bo od jakiegoś czasu Steam jest... Mój Steam właśnie ogólnie w opisie każdego filmu jest publicznie pokazywany, żeby potem nie było czegoś. Poza tym, nawet nie wiem, po co go pokazuję, ale no. Mniejsza z tym, może na razie skupmy się na grze i poszukiwaniu tego minibossa. Mam już 10 minut, oczywiście nie znalazłem czego, co. No. Tylko wskazuje, że prawdopodobnie jeśli gdzieś są poukrywane te 4 koraliki, co? 4 na całą grę, a niestety zostały, no to łatwiej będzie je odnaleźć po prostu w nowym podejściu, a nie tutaj się męczyć. No powiedzmy sobie szczerze, jeśli naprawdę zaraz, nawet nie będę już z nim walczył, ale nie znajdę tutaj gdzieś gościa, który jest z kategorii bossa, czy mini bossa, czy cokolwiek, co... Po prostu się będzie miało z celem, wiecie, żebym tak biegał przez ten cały odcinek i szukał. Dobra. A więc tak, to jest już ten posąg, który tam ogólnie teleportuje nas na miejsce w tym domu nienawiści. Tak. Więc no niestety. Jak bardzo bym chciał, to nie odnalazłem. Pewnie to jest moja wina. To oznacza tylko tyle, że... Chyba pora zobaczyć sobie, czym jest nawałnica siły. A zanim coś, to odpoczynek. Bo oczywiście tutaj trzeba ręcznie klikać dodatkowo odpoczynek i w ogóle. No więc dobra. Zobaczymy, co kryje się pod tą nazwą. Okej, musiałem niestety zrobić krótkie cięcie, ale jak widać, nawałnica siły. Wspominając przeszłość, wilk może stoczyć serię walk z pokonanymi wcześniej przeciwnikami. Mierzy się z nimi po kolei, zwycięstwo z jednym rozpoczyna walkę z następnym. Przegrana w dowolnym momencie oznacza zakończenie próby i powrót do rzeczywistości. We wspomnieniach siła ataku wilka nie odzwierciedla dla tej z prawdziwego świata, a wszystkie rzuty przedmioty i symbol ducha zostają po powrocie do rzeczywistości przywrócone do stanu pierwotnego. Okej. Okay. Czyli mamy tutaj Giobu, potem jest ona i coś. Dobra, to zaczynamy. Zaczynamy od Giobu. To nie będzie raczej trudne. Powiem wam szczerze, dam radę. Będę musiał tylko ten, jak to się nazywa. Zanim coś to przygotować sobie. A nie, mam firecrackery, dobra. Mam jakieś cukierki na atak? Bo Giobor ci będzie łatwy. Dobra, zwykły cukierek. Teraz tak, co mi się zmieniło? Dobra, tym. A co mi się zmieniało? To, dobra. Chodź, Giobu. Dobra, cukierek. Nie będzie trudny, powiem wam szczerze. Kwestia tylko tego, żeby właśnie konia muszę straszyć. I będzie spokój. Okej, okay, dobra. Okej, okay, nie ten przycisk. Sznurek jest na drugim triggerze. Okej. Wbrew temu, co może się wydawać, chyba jednak posiadam trochę szkila i pamięci z tego, co było wcześniej. Dobra. Połowa bitwy z Giobu już za nami. Oczywiście drugi pasek i w ogóle, więc jeszcze może się trochę namieszać. Patrz na to, że nie za bardzo symbol ducha mi zostało. Aj, cukierek się skończył, chociaż nie będę was okonował. Czuję, że na Giobu to ja mogłem trochę przesadzić, używając cukierka. Owszem, wiem, że on wróci do rzeczywistości w ogóle. W sensie po powrocie wróci, ale no nie sądzę, żeby cukierki czy cokolwiek było tu potrzebne do przejścia jego. Dobra. Nie podchodzę do tego pewnie pod żadnym względem optymalnie, ale patrzcie, no... Jednak coś jeszcze potrafię. Albo to jest kwestia tego, że mam duży pasek życia. Znaczy, wydaje mi się, że Giobu też ma teraz dużo większe obrażenia i w ogóle. Oczywiście śmierć. Wskrześ. Dobra.
Niestety, mówię. Moja rozgrywka nie będzie pewnie optymalna, ale przynajmniej mogę zobaczyć, co się... O co z tym wszystkim chodzi? Dobra, niestety użyłem techniki, której niekoniecznie chciałem używać. Ale dobra. Jabłoniła pokonany. Ponownie. Dobra. Egzekucja Shinobi, tak. Zanim dalej, to tylko, że wrócę szybko do mojej techniki, którą używam wirującego cięcia chyba? Tak, to było wirujące cięcie, jestem pewien. Okej, okay, fajnie. Co teraz? Coś mi powie? A, dobra, tam jest posążek. Czyli teraz pewnie od razu... A. Pani motylek. Chyba, że będę mógł coś jeszcze innego zrobić w międzyczasie. Odpoczynek. Okej, czyli mogę odnowić przynajmniej tyle. I walcz z kolejnym przeciwnikiem. Teraz pani motyl. Ona akurat pamiętam, że była dosyć wredna, chociaż była na jakimś... Chyba była na nim jakaś strategia. Szczerze nie pamiętam jaka. Niestety, jak mówiłem, nie pamiętam niczego. Dobra, pamiętam. Pamiętam już jedną rzecz. Tak nagle mi się przypomniało. Shuriken. Zmontowany, wirujący, żubiący. Dobra. Dobra. To wiem nie do końca to, co chciałem, ale... Bardzo się zadziałało. Dobra. Oczywiście potrzeba Fantasy, no ma też dwa paski życia. Nie jeden. Dobra. Ostrożniej trochę. Ta motylek niestety już pamiętam, że była dosyć wkurzająca. Pamiętam nawet czemu, ale dobra, dam radę. Aha, no tak, robiła podcięcia, ja zamiast uniknąć to musiałem stać. I oczywiście ja tak trafił, jakby nigdy nic. Dobra. A dobra, pamiętam, to będą te głupie cienie, które przeszkadzają w bitwie. Z nim był chyba problem ścinny. Dobra, i tak, shuriken. I dzięki temu, że shuriken, to możemy trochę pobić. Tam w sumie jej pierwszą formę. Bo oczywiście, jak już przypominam, ona ma drugą jeszcze potem, tą wredniejszą. Inaczej może tak coś określić prawdziwą. Ale dobra, mniejsza z tym. Powiem szczerze, chciałem to wszystko już przejść czym prędzej, bo pewnie na kolejnych NGF plusach to będzie znacznie trudniejsze niż jest teraz. Chociaż nie, no jestem przekonany, skoro moja siła ataku nie jest odzwierciedlana przez nic, co może tutaj po prostu stała trudność tego wszystkiego. Niezależnie wiecie od tego, jak tak naprawdę jest, który cykl NGF, że tak nazwę, jakieś inne szczegóły, po prostu nic tutaj na to nie wpływa, poza moją żywotnością ewentualnie, bo widzę, że pasek życia mam taki sam. Dobra. Teraz jest ta gorsza część. I zaraz zeskoczy. I kilka darmowych ciosów na nią można zrobić. Dobra. Każdy cios oczywiście się liczy i to bardzo. A no tak zapomniałem, że się potem motylki zmieniają. Ojej, to będzie problematyczne, powiem szczerze, to bardzo nawet. Chociaż przynajmniej szybko giną te iluzje. Dobra. Jeśli będę ostrożnie
walczył, to może dam radę. Jeszcze jedno wskrzeszenie, co? No, jest akurat pocieszające i to dosyć bardzo nawet. A, i teraz wszystkie się zmienią w te motylki, które będą chciały mnie trafić. Dobra. Spokojnie. Opanowanie i spokój jest tutaj moim największym sojusznikiem. W starciu z nią w szczególności. Aha. Oczywiście shuriken nie zadziałał, ona mnie dziabnęła raz i prawie całe życie mi to zabrało. Dobra. Na spokojnie. Muszę wypić chociaż jeden łyk. Dobra. I iluzję, oczywiście. Bo sama nie ma szans, to iluzją będzie się zasłaniać. Dobra. Okej, dobra. Dobra. Motylki. Więc teraz trzeba chwilę poświęcić na unikanie tego wszystkiego. Oczywiście i tak jakiś musiałem trafić. I gdzie ona? Dobra, mamy naszą staruszkę. Dobra, wow. Bo szczerze nie sądziłem, że powrócę do tego wszystkiego kiedyś. Ale proszę, Sekiro został rozwinięty i tyle. W sumie wiem, że tam obiecywałem kiedyś, że może pokażę ostatnie zakończenie NG Plus takie typu sprawy, ale... Bo szczerze, jakoś tak zapomniałem trochę o Sekiro, a nagle teraz sobie przypomniałem, bo mi się zachciało i proszę. Ja dosyć, że robimy jakieś challenge, to jeszcze... nadal potrafię w to grać. Ale nie, no zdecydowanie będę musiał wcześniej czy później znowu siąść se i... tak na poważnie pograć, zrobić NG Plus na streamach, czy na odcinkach, zobaczymy w sumie jak to będzie wszystko. A póki co odpoczynek. I wielka chwila. Osiągnięto nowy stan umysłu, co? Wśród wspomnień bitewnych osiągasz nowy stan umysłu. Przez menu odzwierciedlenie siły możesz teraz mierzyć się z nowym, niezwykłym przeciwnikiem wewnętrznym Genichiro. Co? Dobra, powiem szczerze, nie ogarniam, ale dobra. Idziemy na bitwę z Genichiro, na to wygląda. Okej, jakiś nowy atak, to jest pierwsza sprawa, którą widzę już teraz. Chyba bije też trochę większe obrażenie. Tak, robi nowe uderzenie zdecydowanie. Nie wiem, czy jest trudniejszy, czy po prostu tylko szybszy i bardziej wkurzający. Dobra. Widzę jego nowe ruchy, ale... No szczerze... Fajne. Jest nowy stopień wyzwania, ale nie zrobili takiej hamówy jak w niektórych przypadkach, kiedy się chce robić po prostu trudniejsze wersje tego samego bossa czy coś. Fajne jest to, że w sumie tutaj nadal to jest ten Genichiro, którego już dokładnie się zna. Mówię, ma nowy ruch, ale co z tego? Jeśli ten nowy ruch niewiele pomaga względem tego, jeśli ktoś po prostu pamięta, jak się z nim walczyło. Owszem, brak w to, że wykorzystam już teraz wskrzeszenie, na pewno nie pomaga w tej bitwie. Jeśli oczywiście polegnę bez wskrzeszenia, no to tyle by było z bitwy. I pewnie tak się niestety to skończy.
sugerując się tym, jak to wygląda teraz, ale kto wie, może. Nie wiem, co to miałby za atak. Nie będę ukrył, nie kojarzę go, ale dobra. Dobra, pierwsza część bitwy za nami. Mamy wskrzeszenie odzyskane dzięki temu. Dobra. Wniosek numer jeden. Cukierka tutaj nie ma co brać. A i oczywiście już potem będzie ostateczna faza ta. Ta taka elektryczna. Z którą będzie trochę ciężej, powiem wam szczerze, jeśli tutaj zmarnuję wskrzeszenie. Ale dobra, pierwsza sprawa. Do widzenia z tym. Z tym też do widzenia, tutaj to mi nie pomoże w żaden sposób. Tutaj potrzebuję granulki. Dobra, niestety. Mimo granulek dopadł mnie. No i niestety. Poległem. Ale cóż. Przynajmniej wiemy, co nas czeka na końcu. Motylek nie była trudna. Nasz kolega ten Giobu czegoś tak też nie był niczym wielkim. Styrki w sumie nie wiem, czy straciłem, czy nie. Nie, nie straciłem chyba. Dobra, mniejsza z tym. Ciekawe. Nie będę ukrył, naprawdę ciekawe. Więc cóż. Jestem skłonny, powiem wam szczerze, jeszcze spróbować ponownie. Jeden raz po prostu. Może przy okazji zobaczymy jeszcze, czym jest nawodnica siły. Zerwanie. A. Okej. Okay. Małpi strażnik. Niedobrze, nie lubię tej małpy. Wielki sznubisowa. Okej, okay, jeśli się nie mylę, walka z nim była trudna, ale dam radę. Prawdziwa mniszka. Tutaj chyba był jakiś fajny sposób na walkę z nią, jeśli się nie mylę, który sam odkryłem. Genichiro, droga Tomoe. Zbiornik w Aszynie, czyli to jest ten z zakończenia, a to na niego było bardzo easy. I ponownie coś, czego nie znam. Dobra. A na razie skupmy się na boskim potomku. Spróbujmy ponownie, jak już mówiłem. I to będzie ostatnia próba na ten odcinek. Oczywiście wszelkie porady i inne rzeczy z chęcią przyjmę. I cóż. Idziemy. Dobra. Cukierek wielkiej siły oczywiście. Pomimo tego, że właśnie kontynuując. Wiem, że to jest ryzykowne, tak? Czuję się wystarczająco pewnie na Giobu, żeby z niego korzystać, powiem szczerze. No dobra, mówię, że czuję się pewnie, a co chwilę i tak, no, on mnie trafi atakiem, a ja jego nic. Oczywiście. Cukierek stracił czas trwania, a ja nie skorzystałem z niego ani trochę. Dobra, tak się, ponownie Giobu. Ale jak widać, w sumie chyba pójdzie nawet lepiej niż ostatnio. Dobra, połowa walki z Giobu już za nami. Tym razem nie zużyłem wskrzeszenia, nie pamiętam, czy ostatnio korzystałem. Ale mniejsza z tym, jak się naduje, bo może będę miał 3 tym razem na tego Genichiro. Żeby tak było, to musiałbym nie zużyć żadnego. Nie, dobra, nie zużyć żadnego, tylko maksymalnie zużyć jedno na motylka. Tak. Chociaż sądzę po tym, że. Dobra. Oczywiście. Dobra. Mniejsza z tym. Za bardzo się chyba skupiam na innych elementach. Za mało wszystko było na bitwie. Ale dobra, nie jest to problem, tak dam radę. Po prostu wiecie, wierzę w swoje możliwości, w to, że skoro raz ukończyłem Sekiro, to jestem w stanie walczyć tutaj i nawet może też przejść je ponownie, jeszcze kiedyś. Wiem, że na pewno będę musiał jeszcze robić ponownie te pseudo pozytywne zakończenia. Bo szczerze, jak dla tych, którzy oglądali mój ostatni odcinek, to widzieli, że te zakończenia może nie są do końca pozytywne. Jedno jest dobre może dla świata, po części,
ale na pewno nie dla nas. Drugi jest. No może w miarę dla świata, ale też dla nas bardzo złe po części. Bo w sumie mówiąc po prostu, w jednym ginie Kuro, czyli ten chłopczyk, wiecie, którym się tutaj wilk opiekuje po części przez całą grę, wokół którego się cała historia w sumie kręci poza naszą postacią. W drugim ginie wilk. Na trzecim daje nadzieję i w ogóle jest takie, że można je nazwać po części pozytywnym, ale no, jak mówię, po części, więc też nie jest do końca całkowicie pozytywne. Ale mniejsza z tym. No. Ale właśnie wracając, będę musiał zdecydowanie jeszcze chociaż raz taki cykl dobrych zakończeń, jak już mówiłem w cudzysłowie, niestety, no. No po prostu będę musiał spróbować, bo bez niego to nie ma szans, żebym mógł zaliczyć achievement za zdobycie wszelkiej maści tych, jak to się nazywało, no narzędzi, protezy. Dobra, a teraz spokojnie. Miał być spokojnie. Oczywiście musiałem tak zrobić. Dobra, dwa błędy. Dobra. Na spokojnie, muszę to przemyśleć i dam radę. Dziwne. Czemu gra laguje mi tam? Najlepsza rzecz w tym, że w sumie nagrywam ją na lepszym sprzęcie niż ostatnio ogrywałem Sekiro, bo tak, tymczasem miałem niewielki upgrade sprzętowy i ten nie spotykałem takich przycinek, a teraz nagle proszę. A, dobra, pamiętam jaka była taktyka na nią. Nie wiem, że sobie o tym przypomniałem, takie odskok, kręciał, a odskok, atak, odskok, atak. Nie wiem, czy to dalej działa tak dobrze jak kiedyś, ale zdecydowanie pozwala to łatwo z nią walczyć. Dobra. Ciekawe, że sobie o tym przypominałem. Będę już jeszcze pewnie znaleźć jakąś taktykę do tego wewnętrznego Genshiro. Bo nie ukrywam, jak na razie, co nie mam pomysłu, jak z nim walczyć, ale pewnie wcześniej czy później dam radę. Jak w sumie było do tej pory ze wszystkim w Sekiro. Na początku wiecie, no jest trudno, potem nagle łatwiej. Zresztą przykładem jest motyl. Dalej sobie z nim do końca radzę i pewnie gdybym grał na normalnych warunkach, to bym już dawno padał. Ale no. Tutaj nie chciałbym robić tego cukierka, ale w sumie zaryzykuję, może uda mi się po prostu, wiecie, na cukierku, który zabiera mi prawie cały HP, ją ubić. Dobra. Jako że jestem pod wpływem tego cukierka, pewnie nie powinienem z nimi walczyć, ale czuję, że jeśli tego nie zrobię, to padnę. Tylko też część tych iluzji chciałbym wykończyć, wiecie. Tak do bezpieczeństwa. No oczywiście. Tak dobrze lazł, ale nie. Musiałem zrobić błąd. Dobra. Tym razem na spokojnie. Nie ma swoich iluzji, więc teraz mogę się skupić na niej. Ale mówię na spokojnie. Żadnych dzikich akcji, nie wiadomo jakiego typu. Bo jak mówię, chciałbym jeszcze raz spróbować swoich sił z Genshiro. Chociaż na niego to zdecydowanie muszę wziąć i przygotować sobie normalne cukierki, jeśli już mam jakichkolwiek w ogóle używać. Chociaż niestety wygląda się, że mogę przegrać z nią. Nie sądzę, żeby do tego doszło, wiecie. No co, będzie mam swoje standardy, ale niestety takie rzeczy są możliwe.
Dobra. Dobra, spokojnie. Ja sobie tego przepraszam, jeśli gadam od rzeczy, albo bardzo mało, ale skupię się po prostu na tym wszystkim. Nawet jeśli dla niektórych taki challenge jak ten, który teraz tutaj robię, mogłoby być męczący czy coś, powiem szczerze, dla mnie to nawet przyjemne. Tak, wróci do Sekiro i właśnie takie wielkie wyzwania, powiedzmy, boss za bossem zrobić, żeby to przechodzić. Nigdy nie byłem jakimś tam właśnie miłośnikiem tego typu challenge, tutaj mi się nawet podoba. Jak widzicie, nadal pokazuję, że trochę skilla mam. Pewnie jest strasznie mało, żeby nie było, jestem tego świadom, ale i tak jestem z siebie dumny. No, tak jak mówiłem, mam już sporo nagrania, więc ostatnie spotkanie z wewnętrznym Genshiro. Ale zamiast używać tamtego cukierka, używamy normalnych. No i niestety, nie udało mi się naładować, mam tylko dwa skrzeszenia, ale miejmy nadzieję, że to wystarczy. C, wewnętrzny Genshiro, C. I oczywiście zaczynam od cukierka, staramy się jak najbezpieczniej to rozegrać. Teraz, kiedy znamy jego ruchy, przynajmniej w pierwszej fazie. Jak robi ten cios, to w sumie wiecie, co jest najlepsze? Jeśli pierwsza sekwencja nas trafi, to tak naprawdę nic nie zmienia dla niego. W sumie dla nas. No. Jak ja mógłbym tak zlamić? Teraz tylko robimy jeden pod niego, jest spokój. Dobra, teraz na spokojnie rozładowujemy trochę wskaźnika. I cios. Unik pod niego, standardowo. Czuję, że mimo wszystko ten wewnętrzny Genshiro może być nawet łatwiejszy od motylka. Gdyby nie fakt, że motylka pamięta na wewnętrzny Genshiro, może mieć jeszcze jakieś ciosy w znaczy, których nie znam. No, i oczywiście są jeszcze takie... O, kwestia. No niestety. Przez moją własną głupotę, no, poległem. Ale mówię wam szczerze, na spokojnie usiądę do tego w kolejnym odcinku. Bądź na live, jeśli uda mi się internety ogarnąć. I wiecie, jak już będzie wszystko przygotowane, przejdziemy to, przejdziemy tamto drugie, może. Ewentualnie przejdziemy to, a potem zarzucamy już NG+. Bo jak mówiłem, wkręciłem się mocno z powrotem. To może nie tyle, co wkręciłem, co mam sporą ochotę na Sekiro, więc... Po prostu lepiej wykorzystać okres moich chęci, wiecie. Póki jest, to... ogrywać. No, na obecny moment mam tak czy jak już sporo czasu. Więc ja wam dziękuję. Mam nadzieję, że wam się podobało, mimo moich lam i zmarnowania w sobie ponad 10 minut odcinka. Tak. Następny mam nadzieję, że jeśli będzie, to będzie dużo bardziej ogarnięty, a póki co, to tyle. Trzymajcie się. Hej, hej.